Krótki filmik instruktażowy jak przeglądać stronę Medintour. Gdy po wpisaniu w wyszukiwarce Google znajdziecie się już na naszej stronie, na pierwszym planie znajdziecie miejsce, w którym wpisujecie region, miejscowość lub hotel, w którym jesteście lub do którego planujecie przyjechać. Kolejnym ważnym etapem jest wpisanie daty pobytu, po to, aby na stronie przeglądać wycieczki dostępne właśnie w tym terminie. Dostępność naszych wycieczek jest różna w zależności od sezonu, dlatego wpisanie daty jest bardzo istotnym elementem. Na dole strony znajdziecie także ikonkę czat. Jest on przydatny zwłaszcza wtedy, jeśli przeglądając naszą stronę, macie jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości. Każda wycieczka na naszej stronie zawiera opis oraz program. W opisie znajdziemy podstawowe, wstępne informacje dotyczące wycieczki. W opisach większości wycieczek znajdziecie także dołączony do nich film, obrazujący, jak wygląda dana wycieczka. W przypadku Kapadocji, którą właśnie oglądamy, ale też innych wycieczek, bardzo często pojawia się hasło Mały lub Duży Pakiet. Poniżej można także sprawdzić, jak zmieni się cena danej wycieczki w zależności od tego, jaką walutą chcemy zapłacić w euro, dolarach, złotówkach lub funtach. Do tematu płatności wrócimy w kolejnym filmiku dotyczącym rezerwacji wycieczek przez naszą stronę. Teraz tylko informacyjnie pokazujemy Państwu, jak samemu sprawdzić koszt danej wycieczki. Na dole opisu każdej z wycieczek Znajdziecie wszystkie możliwości kontaktu z nami. Na naszej stronie możecie także sprawdzić, z jakich regionów organizujemy wycieczki. A co jeszcze czeka Was, przeglądając naszą stronę? Na przykład przewodnik po atrakcjach Turcji czyli co warto zobaczyć i czego się spodziewać w danym miejscu. Znajdziecie u nas także blog o Turcji oraz interesujące Was tematy, a wśród nich najpopularniejszy: Czyli jaką walutę zabrać ze sobą? Do Turcji?